Świetna ta muzyka. No po prostu świetna. Nic innego nie powiem. Świetna. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym materiale. Zagrajmy oczywiście... O! The Elder Scrolls 3 Morrowind. I widzę coś nowego. No... Spotkałem. Nie wiedziałem, że coś takiego się przemieszcza kamera. Jak na przykład tu nic, no nie ruszam na przykład kursorem myszy, czy tam nie idę. Dobra, tu widzimy kolejną misję, tak. Okej. Ta misja jest bardzo prosta, potrzebuje czaszkę Lebul Andrano. Miejscem, w którym ją znajdziesz, jest rodzinny grobowiec Andrano. No i będziemy szukać, dobra, okej, dobra, czy ja coś tu jeszcze mogę pogadać, o, fajnie, świetnie, tu widzę, zaktualizowałem już misję i dziennik. Grobowiec jest na południe od Delagpe. Właśnie tu zawsze mam kurde problem z przeczytaniem, bo ta ściątka jest no tak powiem wam, że... Dobra, coś miałam mówić, już zapomniałam. A, ta ściątka jest za bardzo taka, no, da się przeczytać, ale nie wszystkie kurcze, no, wyrazy. Ale to już mniejsza o to. Dobra, zaraz. Na których droga? Chwila. Grobowiec jest na południu od Delagi. Właśnie nie wiem, Delagiat chyba, albo Pelagiat. Delagiat bardziej. No. Jak zwał, tak zwał. Dobra. Przed rozstajami. Na których drogach rozwidla się na południowy zachód od Sejdanin, czyli to pierwsze miasto, które mieliśmy okazję odwiedzić. Na początku oczywiście serii. Może ci się przydać zaklęte ostrze. Dobra. Okej. Właśnie, jeszcze... O! Aha. Dobra. A właśnie, szkole... Aha, pozbądź się najpierw tego. Dobra. Właśnie. Kurde, nie mogę z tobą nawet pohandlować. Kobieto, ty wredna. You have my attention. Looking for something in particular? Kurde, wredna kobiecina, no. Shouldn't be here. O, toż to Milton. Z Gotika. No ja pierdzielę, nawet powiem, Milton się pojawił w Morrowindzie. Dobra, idziemy. From where do you hail, friend? Ja? No nie wiem. Wiem, że skądś na pewno, ale skąd? To ja nie powiem ci tego. O kurde, ale ciemno jak... Kurde. Najgorzej, że jest ciemno jak... No, nie będę kończył. Czekajcie, może... Dobra, ja szukam jakiegoś łóżeczka, ale widzę, chyba nic nie znajdę. Oj, teraz to ja wylazłem. Dobra, na górę. Nie, dobrze szedłem, na dół. Dobra. Jest jakieś łóżko? Ja pierdzielę, nie ma łóżka, naprawdę. Yes, what is it? What kind of... Kurde. Aira. O, to jest ten, Kait. No proszę. Yes, Cyrodiil? What do you... Dobra. Wychodzimy stąd, idziemy do innego domku, albo do nawet do tego można pójść. What is this about, Cyrodiil? Bo tutaj nie będę mógł... Jezu, jak się wystraszyłem. Czekajcie, spróbujmy tutaj może się dostać. O, mamy łóżko, świetnie. Twój sen. Kurde.
Pewnie ciemno jest. Kurde, ciemno, jak nie będę kończył gdzie. Kurde, czemu tak ciemnota tu jest? Ja pierdzielę. O Jezu, no naprawdę. Dobra, 3 godziny starczy. Co jest? Co jest to gro? A, 4 rano jest. Kurde. Dobra, starczy. O, jest, widno, fajnie, dobra. Dobra, co my tu mamy w ogóle, kurczę, do zrobienia, bo tyle misji się już, ojojojojoj, się narobiło, że ojojojojoj. Dobra, po kolei zaczynamy. Dobra. Szukamy tak. What brings you here, Imperial? Chwila, tutaj mamy tak. Caldera. Delagiat. Mamy tu delagiat. Ale musimy tutaj iść. Najlepiej byłoby. O dobra, idziemy tam na górę, sobie wejdziemy, jeżeli chodzi o łazik. Bo nie mam ochoty, szczerze mówiąc, podróżować. A czego? We make a special trip just for you. Same low price. W górze jesteś, halo. We make a special trip just for you. Same low price. Dlaczego tu deszcz tak napiernicza? Dobra, jakoś tam będzie. Dobra. 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 Tylko tak, pytanie jest takie. Okej. Dobra, jak tu iść najlepiej byłoby? Aha, tędy wyjść? Dobra. Chwila, tędy chciałem iść. Dobra. Powoli idziemy przed siebie. Dobra. Oczywiście grę zapisać. Oczywiście zapisać grę, bo bez tego to jest totalna lipa. Nie muszę przecież tego powtarzać chyba. Czekajcie. Delagiat, Vivek i Balmora. Chla... Co? Dobra, a tu jest Ebon Heart? Kurde, pierwszy raz to widzę. No nic, dobra, idziemy do strony Delagiat. Właśnie, jak to w ogóle wygląda na mapie? Szczerze mówiąc, chęcią bym, kurde, zwiedził to miasto. Teraz zobaczymy tutaj, w którą stronę. Kurde. No zabij to coś. Ładnie, świetnie. Nic nie miał. Balmora, Delagiat, Vivek. Aha, do Vivek tamtędy się idzie. A czekajcie, bo ja tu chyba... Jak się nie mylę... Chwila. Ja tu chyba mam zwiedzone to, ale... Ale... Oj, chyba nie. Dobra, no nieważne, co nie. Dobra. Widzę, tam kolejny chyba potwór jest. Ale my tutaj powolutku idziemy. Co? Czerniówka. Dobra.
kurde mać, co jest? Ej, ty! Ja pierdzielę! Co jest z wami? Co jest z tobą, głupi duchu, ty? Popierdzieleńku, ty! O Jezu, on biegnie za mną! A tego ducha się nie da zabić? Czy coś? O nie... Ała! No nie! Ja pierdu! Naprawdę? Dlaczego oni mnie atakują? Kurde! Gdzie ja zapisałem tę grę? No świetnie! Po prostu kurde świetnie! Dobra! Ale jak? Ale... Przecież ducha się nie da pokonać. Ja pierdzielę. Nie rozumiem tego. Ładnie. Ej, kurde, ja myślałem... No ja pierdu. Jacyś lepsi jesteście teraz, szczury głupie, no. Szczurołapy pierdzielone, no. Kurde. Skubańce jedne, no. Jacie kryńce, no i tego to ja się nie spodziewałem po nich tego. O, tu delagiat jest już, okej. Dobra, tu zapisujemy grę oczywiście. To jak kurde zaatakować, zabić tego ducha? Ja tego nie rozumiem, powiem wam. Czekajcie, sobie założymy może przede wszystkim... O! Czekajcie, tu jest... A nie, kurde, to jest jakieś badziewie. Czekajcie, wiem, że tu gdzieś była jeszcze kolejna... Nie, nie miałam, dobra. To jest badziewie to. Ja pierdzielę, naprawdę. To już to lepsze jest. Dobra. KD21. Czekajcie. Tu też jest 21. O nie, ja to zdjąłem teraz. Kurde, naprawdę. O! Kurde. No nie wiem, co tu atakować. Kurde. Chwila. O nie, gdzie obniżenie? Kurde. Dobra. Gra jest zapisana, zapiszę jeszcze raz dla upewnienia się, bo to jest potrzebne. Dobra. Kurde, tego ducha wrednego skurczybyka. Ja pierdu. No i jak mam to zabić? Tylko się nie da zabić, kurde mać! Ja pierdu! No i jak ja... Kurde mać! Czego mnie zabijasz, ty głupi pciulu, ty jeden! Spiruny! Ja pierdu! No nie, ja pierdu! Szlak by cię trafił, głupi duch! Ja pierdzielę! Kurde, jak ja mam to zabić, to coś?
Ja pierdu. Szlak by was kurde trafił. Ja pierdzielę, ja nie rozumiem tego, powiem wam. Czekajcie, jak to zrobić? Jeszcze jedno. Zwój. O kurde, to mi nic nie da tam. Nie to. Kurde, to mi nic nie da. Tak szczerze mówiąc, słaba mikstura wznoszenia. Kurde. Chleb nie działa na ciebie, no po prostu świetnie. Kurde. No dobra, ale chodzi mi jeszcze o... Czekajcie, spróbujmy. O, ogniste ostrze, może to coś da. No dlaczego? Ja pierdu! Kurde mać! Ja pierdu! Kurde, tu też jakiś jest badziewie, ja pierdu! Czekajcie. Zrobimy tak. Cyk, cyk. Jak to zabić? Kurde mać, się nie da. Tylko się w ogóle nie da zabić nawet. Ja pierdziu. Naprawdę. Oj Boże, ja nie wiem, nie rozumiem tego, powiem wam. Jeju. Nie wiem. Nie rozumiem tego. Nie da się. Czekajcie, ja tu jestem aktualnie. To jest jakaś po... Kurde. Nie no, przecież... Ja nie wiem. Nie da się tego zabić. Nie da się po prostu. Ja nie rozumiem tego, powiem wam. Naprawdę. O. Ja pierdu. Kurde mać. Nie rozumiem tego, powiem wam. Dlaczego ten wredny skurczybąk? Ja pierdu. Nie rozumiem tego, powiem wam. Nie wiem. Kurde. Po prostu nie rozumiem tego. Już jestem w dobrym miejscu. Grobowiec rodziny Andrano. No dobra. Ja pierdzielę. Nie wiem, po prostu nie rozumiem tego. Kurde. Te wredne skurczyboki. Skurczybyki będą mnie tu... Czekajcie.
Może jak coś muszę założyć na to? Nie wiem, kurde, nie rozumiem tego, powiem wam. Po prostu nie wiem. Nie wiem. Ja pierdu, naprawdę? Kurde, to są dwie zjawy pierdzielone, no ludzie! Wredny duch, no. Kurde! Jezu! Kurde! No nie da się go zaatakować, bo się nie da. Ja nie rozumiem tego, powiem wam. Tego ducha się nie da zaatakować, bo on będzie atakował, atakował i atakował, atakował, atakował i atakował. Kurde! Jeszcze mnie goni, ja pier... Jezu! Ty wredny sukinsyn... Sukinsynie, ty! Kurde! Nie rozumiem tej walki, po prostu nie rozumiem tej walki z tym duchem, bo się nie da zabić tego czegoś. I to jest w ogóle... mi nie pasuje... To, tylko dlaczego tu są te duchy? Ten duch jest wredny. Nie rozumiem tego, powiem wam. Po prostu nie rozumiem. Nie wiem. Nere. Ta misja jest bardzo prosta, potrzebuję czaszkę level. Kurde. Ja muszę tutaj wziąć chyba, na to wygląda. Spróbujemy zrobić tak, żeby było... Kurde. Dobra, spadamy stąd. Czekajcie, spróbujemy sobie tak to zrobić. Chwila. Ale... Dobra. Kurde! Ja pierdzielę! Kurde! No bierz to! Wziąłem, bo... Spadaj! Spadaj! Kurde, skurczybyki! Jezu, nie! Kurde, mać! Jezu! Co za skurczybyki! Szlak by was trafił! Kurde, nie rozumiem tego, powiem wam. No po prostu nie rozumiem. Kurde! Ja pierdzielę. Na dole. Kurde. Jak mi to wnerwia. O Jezu. Nie wiem dlaczego to tak jest. Jak to pokonać, to Holender go wie.
Już kurde, o to mnie wnerwia. Po prostu... Nie da się, po prostu się nie da. Wnerwia mnie ten duch pierdzielony, no. No nie da się tego pokonać. Ja pierdzielę. Nie rozumiem tego. Nie, po prostu nie rozumiem. Nie wiem. Głupie to. Po prostu. Nie. Albo... Twój oręż nie odnosi żadnego skutku. Ja pierdziu. Czekajcie, spróbujmy. Kurde. Ale ducha nie pokonam tak nigdy. Nie wiem, to jest po prostu według mnie chore. Nie wiem. Dobra. Ale duch znów przejdzie przez drzwi, kurde, popierdzieleniec jeden, no. Nie wiem. Czekajcie, źle chyba. Spadaj. Nie wiem. Kurde. No na pewno zaraz mnie zaatakujesz, ty głupi cieciu. Kurde, wnerwia mnie ten. No wyjmuj tę broń. Nie da się tej zjawy pokonać tak o, tak hap-ciap, kurde. Kurde mać, ja pierdu. Co za cieć? Ja pierdu! Twój oręż nie odnosi żadnego skutku, no wnerwia mnie już to po prostu. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Nie wiem. Się zastanawiam i nie wiem jak to zrobić po prostu, bo nie wiem. Głupie to jest według mnie. Ja nie wiem jak to zrobić, nie wiem. Magia. I co mi pomagi? Magia mi nic nie da. Nie wiem. Po prostu nie wiem. No jak? Jezu, naprawdę! Kurde! Twój oręż nie odnosi żadnego skutku, no... Zaraz mnie... Kurde! Chciałem to... Napierniczam w niego, ale gówno... Nie wiem, po prostu nie rozumiem tej walki, bo nie rozumiem. Ja nie wiem, dlaczego tak się to kurde robi. Wnerwia mnie już to po prostu powoli. No bo mnie wnerwia już to, kurde, ile można atakować to. Nie wiem. Żelazny lewy na ramieniu.
Kurde, dobrze było. Dobra, a... Już kurde mać. Ja pierdu. Wnerwia mnie już to. No wnerwia mnie już ten gościu. Nie wiem. Nie wiem. Śmieszne to jest, powiem wam, wiecie? To jest żałosne, a nie śmieszne. Żeby nie mógł, kurde, zabić tego? Tego ducha? Bo może się nie da go zabić, nie wiem. Na dole, kurde, pokonaj zjawę. No nie da się po prostu, nie, będziemy kombinować, moi drodzy, jeszcze w kolejnym materiale. Ja się z wami teraz tu żegnam i tu trzymajcie się, do kolejnego, cześć.